Jachty dla wymagających, jak zapewnia producent. Wiecznie młody, bo z ponadczasowym designem. Dzielny nie tylko na jeziorze, również na morzu, bo solidnie skonstruowany. Jest bezpieczny, jest przy większych wiatrach zachowuje się stabilnie. To po prostu Bora 838. Ten jacht już pływa po jeziorach i morzach już od dłuższego czasu. No, na około 13 lat już ponad jest produkowana z różnymi zmianami, ale ogólnie kształt i ta linia jest cały czas ta sama, podobna. Przede wszystkim jakość i solidność wykonania, tak. Nowocześnie zaprojektowane i komfortowo wyposażone jednostki pływające, jak choćby właśnie Bora 838, umożliwiają pływanie w towarzystwie. Ale jak się okazuje, również pływanie kajakiem nie musi tej przyjemności wspólnego spędzania wolnego czasu na wodzie wykluczać. Sklep System K doskonale wie, czego potrzeba, by było to także bezpieczne pływanie kajakiem. Mamy kajaki dla początkujących kajakarzy, którzy chcą dopiero zacząć przygodę oraz dla takich, którzy są świadomi, pływają od lat i chcą pływać trudne rzeki. Czyli sklep kajakowy z Chwaszczyna koło Gdyni, kajaki z grupy kajaków rekreacyjnych i kanadyjki dla wszystkich. Śmiało można powiedzieć, że pod względem liczby wystawionych jachtów targi zdominowała stocznia Nordman. Zaprezentowała houseboty, m.in. ten, którym teraz płynie nasza kamera, czyli Nexus 850. Czy ten, który teraz Państwo oglądają, czyli Courier 950. Jest to jednostka w linii bardzo klasycznej, kierowana do odbiorców, którym taka linia bardziej odpowiada, bo teraz wszystkie jednostki, które się produkuje, są w linii nowoczesnej, tak jak my mamy drugą jednostkę typu Nexus 850, na której mieli Państwo przyjemność popływać. Jednostka ta różni się całkowicie od tamtej, skierowana jest do prywatnych armatorów, którzy od jachtu chcą trochę więcej niż takie standardowe rozwiązania, typu ładne wykonanie, inna stylizacja w środku. Stocznia Nordman pokazała też jachty żaglowe, m.in. tę usportowioną wersję jachtu żaglowego, która brała udział w regatach rozgrywanych podczas mazurskich targów, czyli jacht Maxus 22. Jacht turystyczny, ale również, który mogą wykorzystywać na imprezach typu regaty. Maxus 22 świetnie radził sobie na mazurskich jeziorach i pokazywał, na co go stać. Jest parę łódek, które na pewno mogą zagrozić, bo nie tylko my produkujemy jachty, które biorą udział w regatach. W regatach zajął drugie miejsce. Pokonał go również wystawiany na targach Nautilus NH Fan 30, również szybki i zwrotny jacht żaglowy. Jako jacht regatowy amatorski może być wykorzystywany Aquatic 25T. Szybki, jednocześnie rodzinny, wygodny jacht. Pierwszy raz pokazany na targach Wiatr i Woda w Gdyni. Na mazurskich targach sportów wodnych w Giżycku jedna z premier. Nie lada gratką była dla uczestników targów oferta stoczni Delphia Yacht. Wczoraj nie zdążyliśmy się do końca rozstawić, a już na nas klienci czekali. Jak się okazuje, nie tylko nowa myśl techniczna może się świetnie sprzedawać. Również wypróbowany, często długo poszukiwany osprzęt do jednostek pływających. To są rzeczy, które z powodów zmian technologicznych czy bądź starsze modele nasze łodzi nie są już tak sprzedawane jak wcześniej. Uczestnicy szóstej edycji mazurskich targów sportów wodnych chętnie odwiedzali też stoisko firmy Garmin, proponującej m.in. wiatromierze, plotery i echosondy, boksy targowe, gdzie eskapader wystawiał przyczepy do przewożenia łodzi, czy też stoisko, na którym firma Suzuki chwaliła się swoimi silnikami. Polecam je, 5-letnia gwarancja jest, nie ma problemu ze starszymi modelami, z nowszymi modelami. Niewątpliwie dużą atrakcją targów był betonowy pomost przewoźny, który ważył bagatela 15 ton i przypłynął od giżyckiego producenta. Taki pomost to nie tylko innowacja w portowej zabudowie, ale też trwała inwestycja na lata, o czym przekonywał producent betonowych pomostów firma Transżwir Giżycko. To były kolejne mazurskie targi sportów wodnych, które przyniosły konkretne korzyści. Okazało się, że nie tylko oglądano i testowano, również sprzedawano i kupowano.